witajcie przed Wami Borszu w kolejnym nietypowym odcinku. Dzisiaj jedziemy super maszyną, jedziemy mikrokarem. Taki mikrokar, zaraz Wam go pokażę z zewnątrz. Jak to przyspiesza? Tak, to jest cały gaz. Cały gaz jedzie maksymalnie 50 na godzinę. Teraz zrobimy Wam tu przyspieszenie. Wcześniej hamulec, w tym momencie wciskam hamulec. A to widzicie, praktycznie wcale nie zwalnia. I dobra, zrobimy Wam przyspieszenie, takie od zera, tak, stoimy w miejscu, no i dajemy cały gaz. No i taka to jest szybka bestia, prędkości nadludzkie. A to wszystko oczywiście na kartę motorowerową, czy tam zasadniczo na prawo jazdy AM, tak? Ewentualnie prawo jazdy motocyklowe, no, czy na dowód. Jak to woli, tak tym można jeździć. Ja bym sobie tutaj gdzieś nawrócił, żebym potem wyjechał, może tu się nawrócimy. Wiecie, bo to jest napęd na przednie koła. Jest to jakaś trawka, nie trawka i on już ślizga. No proszę, jak tu się biegi zmienia? No tu jest automat, taki półautomat. Mamy bieg do przodu, mamy luz, wciskamy do tyłu i mamy wsteczny. Nie dodajemy tylko gazu, to jest taki, wiecie, automat, no, no co tu wiele mówić. No, ciężko jedną ręką sobie tutaj poradzić. Teraz sobie z boczku na trawce staniemy i pokażę Wam, jak ta maszyna wygląda. Oczywiście ręczne wszystko tutaj jest. Szyby są elektryczne, tak. To szybki sobie elektrycznie działają. No jakaś wiadomo zapalniczka, jakieś tam schowki, nawiew trzypunktowy. A, nawet ciepłem już dmucha, przejechałem parę kilometrów, jest ciepłe dmucha. No i co? Ustawienie na dmuchu, jakieś radyjko awaryjne. No i cały magiczny licznik, który jest jednocześnie komputerem i to sprawia spore problemy. Może sobie światło wyłączę, niech się akumulator ładuje. O, teraz go jeszcze lepiej widzicie. To jest taki problem. Jeszcze wycieraczki może wyłączymy. Wiecie, to ma też taki system, że się szyby same, wiecie, dosuwają. I tak to sobie wygląda. Deszcz niestety pada, więc on dużo nie pokaże. Ale tak to sobie wygląda, o. Dieselek dwucylindrowy. Bieg do przodu, bieg do tyłu. O, pojemność bagażnika. A coś tu się zmieści, no. Teoretycznie są wersje czteroosobowe, ale to już są na prawo jazdy zwykłe. Tu wadą jest, że to wszystko poza szybami to tak, to plastik, to plastik. To tutaj, to też jest plastik. To jest taka rama szkieletowa. Tak się niektórzy śmieją, że to taki patrol, tak? W dzisiejszych czasów. Ale wiele na to patrola to temu daleko, to nie jest terenówka. Ale też ma ramę. I tak, silnik oczywiście z przodu, skrzynia biegu z przodu, napęd na przód, tył jest leciutki, driftów w tym raczej, chociaż może by się dało driftować. I tak jak mówię, wadą tego sprzętu jest fakt, że to jest wszystko plastik. Zresztą widzicie, tutaj pęka, nie? W tym modelu jeszcze się dopiero trzyma, ale większość jest strasznie popękana. I co? Oczywiście mamy jakiś wizjer, tak? No niestety tutaj nie ma, bo jest chyba zaklejony, nie wiem. Zataśmowany, nie wiem, nie widać nic. No a co na to mogę powiedzieć? Jeździ, tak? To jest taki sprzęt, którego Wam nie polecam. Absolutnie Wam nie polecam. A dlaczego? Zaciski, tarcze, w ogóle wszystko związane hamulcami. No powiedzmy zacisk, tak? No jakieś 480 zł za nowy, do chyba tego modelu. Do niektórych 800 zł kosztują. Jeden zacisk. Wyobraźcie sobie teraz, że musicie komplet z tyłu zmienić. To jest 1500 lub więcej. Przód jeszcze drożej. Tarcze to samo, 400 zł w górę, a tarcze i zaciski. Zresztą popatrzcie sobie tutaj z tyłu. Mamy owszem z tyłu tarczę. Ale popatrzcie, to tarcza i zacisk, o. To bardziej będzie widać, o. Ten zacisk i tarcza to są jak w chińskich motorkach. Nawet w chińskich motorkach mam wrażenie, że te tarcze i naciski są lepsze, większe. A tutaj tak samo z przodu.
pas jest, co to tamta? No, wyrozmi to panie. To dla porównania palec, nie? Widzicie, to jest... Wszystko to jest takie no, delikatniutkie, malutkie i drogie jak cholera. Jakieś, wiecie, ozdobniki, pierdolniki, to jest wszystko drogie, skrzynia. Wersji do tego modelu jest przynajmniej, ja wiem, 6-7, tak? I części zamiennie nie pasują, więc to kupowanie części ze skrzyni poza łożyskami i uszczelniaczami to jest tragedia. Mimo, że tu są powiedzmy, nie wiem, 4 czy 5 trybów, bo jest w sumie tak chyba 5 trybów jest, plus mechanizm różnicowy. I to potrafi kosztować, no krocie, nie? Tysiące złotych. Silnik, jedyna rzecz dobra, to jest silnik, on wibruje. No nie mam, muszę popatrzeć na antenę, o, widać po antenie. Patrzcie jak ta antena drga, nie? Tak ten silnik, tak ta cała buda, ona cały czas się terepie. Dobrze jest też, że jest dwucylindrowy silnik diesla, tam potem chyba 400 pojemności. Coś takiego, tam ma, nie wiem, ze 3 konie. Nie wiem, co chyba jest 3 konie. No w każdym razie to się ma mieścić pod pojazd na kategorię AM, tak? I tak jak wspominałem na początku, ten komputer, tak? Ten licznik, ten cały komputer w środku, to też jest katorga, kosztuje to grocie, a psuje się na potęgę. No w tym modelu tu jeszcze działa, tak? Ale bywa, że na przykład tak, wskaźnik paliwa nam nie działa, na przykład biegi zmieniamy, tak? No tu działa, tak? Widać, że jest drive, jest luz. No temperatura, takie rzeczy to działają. Bywa, że nie widzimy nawet kilometrów ile mamy, to ciągle serwis się pokazuje, nie wiem czemu. Ale wszystko to, co jest tutaj, o, no wiecie, to tak działa, o, to już się psuje, nie? No to chyba wyświetlacz w takim razie nie łączy, ja to zaglądałem do tego, bo tam z tyłu kabelek nie łączył, ale mam wrażenie, że tu w takim razie będzie wyświetlacz nie łączył sam sobie. Więc to trzeba kiedyś do tego zajrzeć, oczywiście jak budzić do telefonie i się wyłączyło nagrywanie. Także tu jeszcze kiedyś trzeba będzie zajrzeć, no ale mówię, chcę to kupić. No bo piszczy dziwnie. Dziwne cuda się tu dzieją. Na razie taki komputerek no, kosztuje kilkanaście stówek. A może nie kilkanaście, kilka stówek. I do kupienia dobrej wersji jest problematyczne, bo tu są wersje benzynowe i diesla. I tutaj raz w innym mikrokarze była taka przypadłość, że ktoś zasadniczo na przeglądzie goś przemienił z diesla na benzynę. No i nie chciało to w ogóle chodzić, nie? Chciało się zgrać i tak dalej. Także mówię, o, nie gasi ten komputer. Coś tu jest z nim, widzę, nie? Dalej, nie halo. Wiecie, ja go przed chwilą, kurde, poprawiałem. Ale dalej coś tu nie łączy. No dziadaństwo, no widzicie, o. Takie to jest dziadaństwo. Także mówię, nie polecam. Nie kupujcie tego. To jest sprzęt tragedia, nie? A co w sensie, no. Jak ktoś, ja jestem w klaksonie, bo to klakson jest z boku. No znaczy, jak ktoś nie ma wyboru, tak? Musi jeździć, nie ma prawa jazdy. No to czymś takim może jeździć na dowód, tak? Jeżeli miał kiedyś kartę motorowerową lub ma prawo jazdy AM. Ale jeżeli jesteście młodzi i chcecie sobie kupić jakiś pojazd, jakiś samochód, jesteście napaleni, nie kupujcie tego, to jest drogie jak cholera w kupnie. To trzeba kilkadziesiąt tysięcy nieraz dać. No ale powiedzmy, za 16 tysięcy da się kupić. W razie to 16 tysięcy, ledwo że to jedzie. Jedzie to 50 na godzinę, no da się odblokować, to pojedzie 70, tak? No ale nawet jak odblokujecie to 70, to jest strach jechać 50 na godzinę tym, a nie więcej. Bo naprawdę, tu sterowanie, wszystko to jest hamulce. Tu hamulce, niby te tarcze i tak dalej. Wciskasz hamulec, to nie hamuje, mimo że to jest lekkie. Waży parę kilo. Więc to jest... no tragedia, no. Dobra, jadę do właściciela, kończę ten materiał, jadę sprzęt oddać. Także coś, no trzymaj się, rzeczy, poszło w takim nietypowym pojeździe. Teście to i pojazdu, a raczej pokazanie wam, jak takie mikrokary wyglądają. No pewnie większość z was widziała lub mogła sobie gdzieś obejrzeć, ale... no tak to wygląda, no fotele sportowe i tak dalej. A, i ten wizjer coś tu widać przez niego. Jednak nie jest zaklejony, a w ogóle taki szyber w ogóle, te. Dobra, nie będę ruszał, bo nie wiem, czy to działa, wiecie. Ale jest, nawet szyberda, kurde. Dobra, tyle, na razie, elo. Ja to zapryskam w następnych filmach. O, tam je poszło, albo go nie ma. Tam jestem.